Parki rozrywki oferują wiele wspaniałych atrakcji, takie jak kolejki górskie, domy strachów czy karuzele. Myśleliście kiedyś, by zaprojektować własny, wymarzony park? Jeśli tak, to będziecie mieli okazję. Hejka wszystkim, z tej strony Mariusz z Tawerny, a dzisiaj zrecenzuję dla was gry planszową pod tytułem Park Marzeń. Zapraszam! Grę dostałem od wydawnictwa Rebel, za co bardzo dziękuję, ale podkreślam, że nie wpływa to na ocenę końcową produktu. Za ogólne wydanie gry odpowiada firma Repos Production, odpowiedzialne mniejszym za 7 cudów świata czy Ghost Stories. Naszym zadaniem jest budowanie atrakcji i prowadzenie negocjacji w taki sposób, by stać się najbogatszym graczem. Przygotowania zaczynamy od położenia planszy na środku stołu. Potem musimy potasować karty lokalizacji. To będą miejsca, w których będziemy mogli umieszczać nasze. Atrakcje. Następnie należy potasować wszystkie kafelki atrakcji i położyć je w dostępnym dla wszystkich miejscu. Ogólnie w instrukcji nie ma napisane, by jakoś podzielić je na kubki, ale ja w taki sposób grałem, bo było to wygodniejsze. Następnie wybieramy odpowiednie dla siebie kolorek ramek. Z dostępnych kolorów mamy niebieski, czerwony, zielony, żółty i najbardziej męski, czyli różowy. Potem już tylko rozsypujemy żetony monet do odpowiednich zakładek i rozdajemy każdemu graczowi 5 żetonów monet o wartości 1. Uwaga, że tony gracze muszą trzymać zakrytą stroną. Już tylko kładziemy znacznik rundy i możemy grać. No, chyba że gracie w więcej niż trzy osoby, wtedy musicie jeszcze umieścić kafelek pomocy z odpowiednią stroną do gry. 4 dla 4 graczy i piątka dla pięciu. W tym momencie możemy rozpocząć rozgrywkę. Runda składa się z czterech faz, a samych rund też ogólnie będzie cztery. Pierwsza faza to faza przygotowania. Gracze ciągną tyle kart lokalizacji, ile jest pokazane na karcie pomocy. W przypadku pięciu osób przy stole każdy ciągnie w pierwszej rundzie 5 kart. Ta liczba w zależności od aktualnej rundy będzie się zmieniać. Następnie gracz przegląda je i musi wybrać zawsze dwie lokalizacje, które odrzuci. Jak wybierze, to kładzie je na wierzch talii kart lokalizacji. Kiedy wszyscy już odrzucą po dwie karty, następuje odkrycie pozostałych lokalizacji w ręce i stawianie ramek w miejscach, gdzie wskazują podane liczby. Pod koniec tej fazy następuje jeszcze rozdanie każdemu graczowi odpowiedniej ilości kafelków atrakcji. Tutaj również od ilości graczy i odpowiedniej rundy zależy, ile dostaniecie kafelków. Jednak tutaj nic się nie odrzuca: tyle, ile dostaniecie dorączki, tyle macie. Owe atrakcje odkrywacie, by były dla każdego widoczne, i w tym momencie przechodzimy do drugiej, tak naprawdę najważniejszej fazy: fazy wymiany. Gracze zaczynają prowadzić ze sobą negocjacje. Nie ma konkretnych zasad dotyczących wymian. Każdy składa i przyjmuje oferty, jakie mu odpowiadają. Wymieniać można się lokacjami, atrakcjami, monetami lub zbudowanymi już atrakcjami, lecz tutaj jest zasada, że zbudowana lokacja nie może zmienić swojego miejsca. Można na przykład zażyczyć sobie lokalizację za dwa kafelki atrakcji kafelek atrakcji za jakąś ilość żetonów monet lub lokalizację za nawet dwie lokalizacje. Można nawet umówić się na jakąś wymianę, której wymagania nie jest się na obecną chwilę w stanie spełnić, by potem zerwać tą umowę. Nie można jednak tego zrobić, jeśli wymagania można spełnić od razu. Wszystkie negocjacje zależą tak naprawdę od aktualnej sytuacji na planszy. Warto walczyć o to, by mieć lokalizacje i te same atrakcje obok siebie, bo ma to znaczenie w następnych fazach. Kiedy gracze skończą negocjacje, następuje faza budowy. Gracze decydują się na zbudowanie swoich atrakcji na swoich lokalizacjach. Podczas budowania warto pamiętać, by te same atrakcje były budowane obok siebie, bo wtedy dają więcej pieniędzy w przypadku nieukończonej bądź ukończonej atrakcji. Ale to dokładnie wytłumaczę podczas opowiadania o ostatniej fazie. W fazie budowy warto jeszcze nadmienić, że jeśli gracz nie chce zbudować atrakcji, to może z tego zrezygnować. Ostatnia faza to faza dochodów. W zależności od ukończonych i nieukończonych atrakcji gracze dostają za nie przychody. Pewnie już zauważyliście, że na kafelkach atrakcji są numery. Oznaczają one, ile musi być sąsiadujących kafelków atrakcji, by była ona ukończona. Jeśli położymy trzy sąsiadujące ze sobą kafelki sklepu z pamiątkami, które mają trójkę na ilustracji, to jest to atrakcja ukończona. Jeśli jednak położymy trzy sąsiadujące kafelki nawiedzonego pociągu, które mają czwórkę na ilustracji, to jest to atrakcja nieukończona. Musielibyście położyć jeszcze jeden taki kafelek, by była ona ukończona. Ile się dostaje pieniędzy za te atrakcję, jest wyjaśnione na planszy. Liczą się tylko was kafelki. Jeśli przeciwnik zacznie budować taką samą atrakcję obok was, to liczycie tylko waszą część. No i ważna rzecz warta podkreślenia: atrakcje w każdej rundzie przynoszą wam dochody. Kiedy wszyscy gracze policzą swoje dochody i pobiorą wybrane monety, to należy potasować karty lokalizacji i rozpocząć kolejną rundę. Gra dobiega końca po czwartej rundzie. Wtedy wszyscy gracze podliczają, ile mają monet. Osoba z największą ilością wygrywa. W przypadku remisu liczy się ilość zbudowanych atrakcji. Ot, to są wszystkie zasady. Dość proste i na pewno jest to jedna z wielu zalet Parku Marzeń. Jest to świetna gra imprezowa, gdzie zasady wytłumaczycie dość szybko, a interakcja między graczami to prawdziwe złoto. Grając w dwóch różnych grupach, bawię się z grą świetnie. Ubijanie targu z innymi, wchodzenie w negocjacje, by samemu coś zyskać, kombinowanie jak to najlepiej zbudować swoje atrakcje i co można poświęcić. To naprawdę działa tutaj świetnie i pomimo prostych zasad jest ogromne. Mnie angażujące A jak się na to patrzy, kafelki wykonane w prześlicznym stylu, i jak zapełni się nimi plansze, wygląda to faktycznie jak park marzeń. To się świetnie gra i patrzy z przyjemnością. Na początku myślałem, że grze nie uda się zachęcić graczy do negocjacji, ale element losowości, czyli karty lokalizacji i kafelki atrakcji, skutecznie do tego nakłaniają. Jest bardzo mała szansa, że komuś trafi się wszystko to, czego potrzebuje, więc plan zawsze wymaga odpowiednich. Ich negocjacji. Moim zdaniem, nie tylko genialne na imprezy, ale też na spokojniejszą noc przy stole z rodziną. Trochę to też może być dobry sposób na naukę dzieci sztuki negocjacji. Natomiast znalazłem pewne wady produkcji, ale wiążą się one głównie z wykonaniem. Podstawowy problem to niewystarczająca ilość żetonów, monet o wartości 1. Żetony mają być zakryte podczas gry, ale wiadomo było, że gracze wymieniają te jedynki bardzo często, bo ich najzwyczajniej zaczęło w pewnym momencie brakować. Drugą rzeczą jest dość lekki plastik. Tak jak w przypadku pojemnika na monety, to nie przeszkadza. Tak ramki bardzo łatwo wypadają z całości, przez co transport jest dość ciężki. No jestem w stanie sobie wyobrazić, że przebieg gry mocno zależy od wyobraźni grających i ich podejścia do negocjacji, ale grając w dwóch grupach, każdy potrafi negocjować jak menadżerowie klubów piłkarskich. Dla mnie tytuł jest świetny, prosty, ale co najważniejsze, angażujący i dający mnóstwo zamianów. Zabawy. Ode mnie Park Marzeń otrzymuje ocenę 9 na 10. Jest to cudo i serdecznie polecam. I tyle ode mnie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Odwiedźcie jeszcze naszą stronę internetową ostatniatawerna.pl pełną fantastycznych treści. Dziękuję pięknie Stachowi, Bartusiowi, Łukaszowi, Mateuszowi, Dorocie, Dominikowi oraz Adamowi za wspólną grę. Gdyby nie wy, ten materiał by nie powstał. A my widzimy się bądź słyszymy w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Hej.